Dobrze, serdecznie na połączonym posiedzeniu Komisji dwóch, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych. Witam serdecznie Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Kierownika Prezydenta Urzędu. Witam wszystkich członków Komisji dwóch. Tu po uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym drugiej Komisji uzgodniliśmy, że ja poprowadzę to posiedzenie. Stwierdzam kworum, gdyż wszyscy członkowie obydwu komisji są obecni. Przechodzimy do drugiego punktu uwagi do porządku posiedzenia. Może najpierw przegłosujemy Komisję Budżetu i Finansów. Kto jest za przyjęciem posiedzenia? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. I teraz z drugiej Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Przechodzimy do trzeciego punktu. Na stole plenarnym wyłożone są protokoły z poprzednich posiedzeń obydwu komisji. Czy są jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Nie ma. Czyli znowu, to jest pierwszy, to jest pierwszą komisję budżetu i finansów i inwestycji. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzednich posiedzeń? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Wszyscy radni członkowie za. I głosowanie drugiej komisji, czyli rolnictwa i spraw społecznych. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy radni za. Przechodzimy do czwartego punktu. Podsumowanie realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w roku 2020. To poprosimy o głos panowie. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszego połączonego posiedzenia obydwu komisji. Pierwszym z tematów na dzisiejszym posiedzeniu mamy podsumowanie realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami za rok ubiegły, za 2020 na terenie gminy Zabrze. Wszyscy Państwo otrzymaliście przygotowane przez nas przez urząd materiały w postaci takiego właśnie podsumowania tych wszystkich zadań, realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami. Głównie oczywiście od tej strony finansowej, która myślę najbardziej nas interesuje. No i ma też relatywny wpływ na decyzje podejmowane chociażby przez Państwa jako przez Radę Gminy, chociażby w kontekście stawek za odpady czy wszelkimi innymi kwestiami z tym związanymi. Drodzy Państwo, przechodząc do meritum, plan dochodu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok, znaczy w tym roku, tak? Na dzień 31 grudnia wynosił 1 020 832 zł. Wykonanie wynosiło 907 408 zł 44 grosze, co stanowiło 88,89% planu. Do dnia 31 grudnia roku 2020 deklaracje złożyły 4162 osoby, w tym 4511 osób zadeklarowało korzystanie ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu biokompostowania, 651 osób bez korzystania z takowego zwolnienia, a także 252 osoby zadeklarowały opłatę ryczałtową. No, mowa tu oczywiście o posiadaczach wszelkich nieruchomości, nazwijmy sobie to je tak umownie rekreacyjno-poczekowych, co stanowiło łączną kwotę przychodów w wysokości 972 069 zł. W wyniku zmian deklaracji przez mieszkańców oraz zgonów dokonano odpisu należności w wysokości 11 387 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach oczywiście wynosił 1 320 832 zł. Wykonanie 1 282 068 zł i 64 grosze, co stanowiło 97,7% planu. W tabeli, jaką macie Państwo na pierwszej stronie tego podsumowania, zostały właśnie te wartości przedstawione
w układzie następującym. Pierwsza kolumna z liczbami, czyli plan na dzień 1 stycznia 2020, czyli tak naprawdę plan, który przyjęliśmy sobie na początku ubiegłego roku, można powiedzieć też niejako zaczerpnięty z uchwały budżetowej, prawda, na rok poprzedni. Dalej plan po zmianach, czyli te wszelkie ruchy finansowe, które dokonywaliśmy też Państwa decyzjami w ciągu roku. Faktyczne wykonanie, przełożenie to oczywiście na strukturę procentową i ostateczne saldo. Jak możecie Państwo zauważyć, plan, jeśli chodzi o tutaj usługę odbioru odpadów, tak, poprzez naszego wykonawcę, firmę Stroiska, jest spółka ZOO, na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 966 tysięcy. Faktyczne wykonanie, tak, czyli faktyczna zapłata za śmieci odebrane z terenu naszej gminy. Ja jeszcze raz przypomnę, że od początku roku ubiegłego płatności dokonujemy za faktyczną ilość odpadów, jaka jest z terenu gminy odebrana, tak, czyli ten system jakby ryczałtowy zakończył się z końcem roku 2019. Faktyczne wykonanie tutaj na rzecz wykonawcy wyniosło 1 225 516,96 zł. W tym, drodzy Państwo, tam jest taka uwaga zawarta w nawiasie. W tym była zapłata za odbiór odpadów za miesiące listopad i grudzień roku 2019, tak? Czyli jeszcze te dwa ostatnie miesiące tego roku, nazwijmy sobie, które jeszcze był w ryczału, czy tak umownie. To była kwota 100 640 zł. Po prostu faktura za tamte miesiące, tak jak z reguły się odbywało, była zapłacona w styczniu roku ubiegłego. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, tutaj też ten plan 11 998 zł na 1 stycznia, faktycznie wykonanie 9 112,62 zł. Odbić na zakładowy fundusz, no to są jakieś tam małe kwoty, tak, dotyczy oczywiście latownika, 388 zł, plan wykonania 372,06 zł. Plan na sołtysów 40 446 zł, plan faktyczne wykonanie 47 067 zł, wydatki rzeczowe 1000 zł, brak wykonania. Kara do wiosiu za brak wymaganego poziomu recyklingu było założone, że będzie to też gdzieś na poziomie 1000 zł. Wykonania było też czyli po prostu kara nie została nam nałożona i naliczona w roku 2020. Razem podsumowanie macie Państwo tutaj na dole tabeli, już to odczytywałem na samym początku tutaj tej części opisowej. Jeżeli chodzi o Państwo o miesięczne zestawienie wartości faktur oraz związanych z tym oczywiście ilości odpadów, macie to, drodzy Państwo, ujęte w tabeli na dole pierwszej strony, jeśli chodzi o ilość odpadów i jak przedstawiają nam się faktury w związku z tym do płatności za poszczególne miesiące. Tutaj zaznaczę, że za rok 2020 wszystkie jakby faktury za odbiór odpadów były zapłacone jeszcze właśnie w roku 2020, tak? Ponieważ to głównie myślę o miesiącu grudniu, tak? Ponieważ ten odbiór następował w miesiącu grudniu, zarówno śmieci segregowanych, jak i niesegregowanych, ale oczywiście z racji takiej, myślę, że miesiąc grudzień oczywiście jest miesiącem świątecznym, gdzieś tam już kilka miesiąca, myślę, w większości przypadków jest taką zarezerwowana na te wszystkie okoliczności świąteczne, noworoczne, więc tak również i odbiór odpadów odbywał się pierwszej, drugiej dekadzie miesiąca, w związku z czym też już było po odbiorze, faktury, prawda, śmieci też było odstawione instalacje, były już poszczególne protokoły, kwity wagowe i wykonawca mógł nam wystawić, no co sobie też prosiliśmy, jeszcze właśnie faktury w starym roku i na poziomie starego budżetu również te płatności zostały za ten miesiąc grudzień dokonane. I tak się, drodzy Państwo, przedstawiało, czyli łączna kwota zapłacona samemu wykonawcy, tak, za rok niejako 2020 w rozumieniu, że za śmieci, tak, z roku odebrane w ilości marzowej w roku 2020 wynosiła 1 124 896,96 zł. A wszystkie śmieci mieliśmy 1300,32 tony. Łączna suma wydatków za odbiór odpadów, no to jest kwota 1 124 000, to co chciałem powiedzieć, tak, 896,96 zł. Zadłużenie, drodzy Państwo, tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31 grudnia wynosiło 183 574,99 zł. Z tego za sam rok 2020
To była kwota 101 470 zł i 37 groszy. W celu wyegzekwowania tej zaległości w roku ubiegłym wysłano 430 upomnień na kwotę 131 635 zł 30 groszy oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 26 933 zł i 65 groszy, których otrzymano 779 zł i 53 grosze. Tak, drodzy Państwo, w tym ujęciu finansowym przedstawia się kwestia związana z realizacją zadań gospodarki odpadami w naszej gminie za rok ubiegły. No jak widzimy, mamy duże niebilansowanie, bo tak mi się prawidłowo należy nazywać, jeżeli chodzi o kwestie tutaj jakby zapewnienia strony dochodowej na pokrycie wszystkich wydatków. Tak jak mówią orzecznictwa, które się raczej do tej pory nie zmieniają. Poszczególne izby obrachunkowe no już teraz zawierają różne stanowiska, tak? Że no wcześniej jednoznacznie twierdziły, że samorządy, gminy, miasta nie mogą dopłacać tak do tego, powiem kolokwialnie, interesu, do tego zadania. Teraz te orzecznictwa są nieco bardziej liberalne, nawet pojawiają się niektórych, tak, niektórych izb takie dyskusje, że no, no jednak samorządy jak dopłacą, to dopłacą. No wiadomo, no też tutaj na pewno Regionalne Izby, jako też organ nadzoru tego finansowego, no też dostrzegają tą tendencję, jaka się dzieje, tak, na tym, można powiedzieć, całym rynku śmieciowym, ale to niestety w całym kraju. Tak. Myślę, że tutaj sytuacja, jaka jest tutaj w tych naszych mniejszych gminach, mniejszych samorządach, choć nie we wszystkich, pragnę zaznaczyć, a oczywiście w kontekście wysokości stawek, a w przypadku miast, dużych miast, gdzie, no to słyszymy, myślę, wszyscy Państwo, chociaż medialnie, tak, jakie stawki są przyjęte, no najsłynniejsza teraz ostatnio to chyba jest Łódź, prawda, bo to zarówno i w mediach, w prasie, w telewizji i wielu innych te sprzeczki też różne, które się tam pojawiają na różnej płaszczyźnie, w Radzie Miasta i gdzieś inne postulaty składane, no myślę, że są nie bez przyczyny, no jeżeli stawka za mieszkańca wynosi już 34 zł od osoby, drodzy Państwo, to naprawdę myślę, że jest to bardzo duże obciążenie dla gospodarstwa domowego. Oczywiście nie sądzę, że opłata, jaka funkcjonuje u nas, tak, czyli ta stawka została, że 10 zł, 20 zł, to jest stawka niska. Pewnie nie. Ujmując to w porównaniu do tych stawek, jakie są też chociażby w gminach podobnej wielkości jak nasza, bo to można tutaj chociażby wziąć za przykład tej gminy z powiatu Zgierskiego, z powiatu tutaj gdzieś sąsiedniego Łęczyckiego, są gminy wielkości naszej, te stawki z Państwa też już oscylują w granicach 30 zł, bądź wyższe, tak? Na pewno są to bardzo duże obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych i tutaj też mieszkańcy, no, nie dziwię się, tak, ich głosom, ich postulatom, które pewnie też do Państwa docierają jako przedstawicieli, jako wybrańców mieszkańców w poszczególnych rejonach, że niestety te wysokości opłat za śmieci są wysokie. No i tutaj też, żeby, tak powiem, no pewnie nasza jest rola, żeby przykładać wszelkie staranności, wszelkie uwagi, aby móc, no, bynajmniej ograniczać, prawda, tak drastyczny wzrost tych cen, które no, tak naprawdę, jak obserwujemy i widzimy, bo nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem na skalę kraju, żeby ten wzrost nie był aż tak drastyczny, jeżeli już w ogóle musi być. Wracając do kwestii niejako bilansowania się, proszę zauważyć, bo też myślę na ostatniej, chyba nie pamiętam, czy to było na ostatniej sesji, ktoś was Państwa zapytał z radnych, a jeżeli nie, to może gdzieś po prostu w jakiejś rozmowie między tym czasem jakieś pytanie się pojawiło. Odpowiedź Państwa, jak mniej więcej właśnie ten rok ubiegły nam się zamknął, ile tak naprawdę dopłaciliśmy, tak? Jako gmina, prawda, no z innych naszych środków do tego zadania śmieciowego. Więc tutaj, drodzy Państwo, myślę, że macie już odpowiedź w dniu dzisiejszym. Plan dochodów, tak, jaki był przyjęty, czyli jakieś tam 1 020 000, ale faktyczne wykonali, tak? Czyli tak naprawdę ile zebraliśmy, tak, tych opłat od mieszkańców, wykonanie to było 907 408 44 zł. Proszę teraz sobie porównać to z faktycznym wykonaniem wszystkich wydatków, tak, na to zadanie związane z gospodarką odpadami, które łącznie wynosiło 1 282 068 zł. No w tym jednak zaznaczam, jest po raz wtóry, jest jakby też ta płatność za tą fakturę
z miesiąca listopada i grudnia roku 2019, tak, czyli to jest 100 640 zł, ale tak na szybko licząc, prawda, bez kalkulatora, widzimy, że jest to różnica, jeżeli ujmując tą jakby żywą gotówkę, tak, którą tak naprawdę zapłaciliśmy w roku ubiegłym za odpady, no to mamy różnicę w kwocie 370, powiedzmy 5 tysięcy złotych, no minus powiedzmy te 100 tysięcy, gdy byłem niejako zapłacony za śmieci z roku 2019, no to mamy powiedzmy tak na okrągło jakieś 270 tysięcy złotych, które dołożyliśmy, drodzy Państwo, do tego całego zadania śmieciowego. No tak naprawdę oczywiście z innych naszych środków budżetu gminy, z innych dochodów. Tutaj myślę, że jest odpowiedź na Państwa zapytanie w tym temacie. Także widzimy, drodzy Państwo, że na pewno bynajmniej stawka, która obowiązywała w roku ubiegłym, no i stąd też pewnie konieczność podjąć decyzję o jakiejś zmiany, tak, która zapadła w grudniu roku 2020 na rok bieżący, która już obowiązuje. No, była oczywiście publikowana pełnym uzasadnieniem w tym temacie, w tej materii. No oczywiście, czy ona tak naprawdę pozwoli, tak, zapewnić pełne pokrycie wydatków w roku bieżącym? No tego w tym momencie też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? No, dokonujemy jakichś szacunków, prawda? Tak jak i tutaj przyjmujemy z Państwa projekt budżetu. Projekt budżetu jest niczym innym jak też, tylko planem pewnym, mniej więcej wydatków, jakie będziemy w ciągu roku ponosić. Tym bardziej w przypadku tego zadania, gdzie też te płatności odbywają się na podstawie faktycznej ilości śmieci odbieranych z terenu gminy, której my też do końca nie jesteśmy przewidzieć. Myślę, że śledząc też te wartości w roku ubiegłego, to już myślę, że słusznie. Pan Buzmus, któregoś z Państwa radnych chyba podał tego Polińskiego, pamiętam, tak? Tak, z komisji jeszcze w ubiegłym roku. Prawda, tak naprawdę od czasu, kiedy zaczęła się pandemia, to na zdjęcie, prawda, domach, powiedzmy, gdzieś od tego miesiąca kwietnia zobaczmy, że tutaj od wtedy ta ilość śmieci no, znacznie wzrosła, tak? I jeszcze, drodzy Państwo, w ubiegłym roku też nie przeprowadziliśmy zbiórki odpadów niskogabarytowych, no, których też, nie ukrywam, oczywiście mieliśmy sporo zapytań mieszkańców, sporo różnych aluzji, kontrowersji, inwektyw wrzucanych również w kierunku pracowników i tak dalej, ale każdy z mieszkańców tak będzie ma też prawo gdzieś tutaj sobie tych śmieci pozbyć się na szoku tutaj naszych, natomiast no, taką decyzję podjęliśmy, że tej zbiórki odpadów niskogabarytowych nie przeprowadzaliśmy, ponieważ tak naprawdę myślę, że jeszcze kolejne 100 tysięcy z Państwa musielibyśmy tego tematu dorzucić, bo patrząc na wykonanie ilości oczywiście zebranych śmieci kabaretowych w roku 2019, to było też jakieś tam 90 ton z tego co pamiętam, a stawka za odbiór i zagospodarowanie śmieci kabaretowych to jest tak naprawdę jedna z najwyższych stawek za daną frakcję odpadów, jaka była czy w ofercie za rok poprzedni, czy w ofercie za rok bieżący, to jest na pewno już powyżej 1200 za tonę. Przypiłem, tak myślę, prawda, tutaj można sobie to jasno zauważyć. Tak, gdy Państwo przedstawiają się te informacje, głównie tej od strony finansowej. Tak? Jeżeli chodzi o kwestię jakby realizacji zadania, to tutaj, że tak powiem, jakby większych uwag do nas raczej nie wpływały. Tak? Oczywiście były różnego rodzaju zgłoszenia, my staraliśmy się na nie bieżąco reagować. Pan kierownik, ten głównie, który czuwa nad tymi zadaniami, jeżeli jakieś zgłoszenia były, prawda, dotyczące, no nie wiem, takich, powiedzmy, myślę, codziennych spraw typu, że gdzieś tam śmieci jakieś zostały zabrane, bądź czy to właśnie w jakiejś tam posesji, tak, bo co czasami też się zdarzało, tam jest też z jakichś przyczyn, czy to właśnie na przykład w kwestii jakichś wspólnych, gdzieś dużych pojemników, zbiorników, to też oczywiście żeśmy teraz te sugestie w tej firmie przekazywali i z reguły te wszystkie jakieś uchylenia zostały, że tak powiem, uzupełniane i naprawiane, jakichś większych tutaj negatywnych zgłoszeń na wykonawcę, z tego co pamiętam, nie odnotowaliśmy w kontekście wykonywania tej usługi. To ja tyle, panie przewodniczący, tytułem wprowadzenia. Bardzo dziękuję, jeśli jakieś pytania są. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pan radny, proszę. Panie Kucie, zadłużenie wynosiło 180 tysięcy, a za sam rok 2021 tysięcy. To stało, że tak drastycznie wzrosły nam te zaległości, czy to przez tą pandemię? Panie przewodniczący, trudno mi jest odpowiedzieć tak jednoznacznie, co mogło wpłynąć na tę sytuację. Pewnie ta kwestia związana z wystąpieniem pandemii koronawirusa, myślę, że mogła również mieć jakiś wpływ tak pośrednio. Tak? No wiemy też, że chociażby no,
różnie, prawda, funkcjonowały wszelkiego rodzaju zakłady pracy, miejsca pracy, tak? Wiemy, że były czasowe ograniczenia w niektórych gałęziach gospodarki, tak? Całkowite zamknięcia, ten lockdown, tak? Który no jeszcze w pewnych gałęziach trwa, więc to też na pewno mogło zatkać, jak mówię, gospodarkę finansową jakichś tam poszczególnych budżetów domowych i po prostu niemożność poniesienia tych opłat. Druga sprawa jest taka, że tak jak słusznie też ktoś z Państwa nie zauważył, pewnie im opłata za śmieci będzie wyższa, na przykład za śmieci, tym pewnie ta ściągalność będzie też gorsza, tak? Tutaj nie się zgodzę, ponieważ no, stanowi ona coraz większe, tak powiem, obciążenie, tak? Dla tego domowego portfela. No niemniej jednak tutaj, no niestety, ale ustawodawca no, nie przyjmuje jakichś, tak powiem, specjalnych możliwości zwolnień czy jakiejś innej liberalizacji w tym zakresie. Każdy opłatą tak naprawdę tutaj za odbór i gospodarowanie odpadów objęty być musi, czy tego chce, czy nie chce. Też mieliśmy takie przypadki, o tym na ostatniej sesji wspominał mój zastępca, także też mieliśmy również i tu w urzędzie wizytę jednej z mieszkanek, bardzo taką bojowo nastawioną, skończyło się również na powiadomieniu policji o tym zdarzeniu, która też z wielkimi pretensjami się odniosła, dlaczego ona ma ponosić opłaty za śmieci i jeszcze jakieś tam zaległości. Uiścić, skoro ona nie produkuje śmieci, ona kosza nie chce i tak dalej. No, ja mogę wszystko rozumieć, też jestem człowiekiem, no niemniej jednak no, też te pretensje myślę nie do mnie, no, nie do Państwa, prawda, jako rady gminy, które też nie stanowicie ustaw państwowych, tylko podejmujemy uchwały tutaj w samorządzie lokalnym. Niestety prawo tak stanowi, ale my to po prostu wykonujemy. Myślę, że to są co najmniej dwa czynniki, które na to wpływają. Tak? No, tutaj w tym kontekście też od razu odpowiem, że w przypadku tych zaległości za śmieci, drodzy Państwo, sytuacja jest taka, bo oczywiście ktoś spojrzy na kwoty, to jest ona duża, prawda? No bo nie mówmy, że jest dość duża, ale jest naprawdę duża. Kwestia, ta sytuacja wygląda tak, że tutaj mamy bardzo wielu, że tak powiem, tych osób, którzy mają te zaległości, one są na relatywnie niewysokie jeszcze sumy, tak? Jak w przypadku innych działalności, bo tutaj pewnie przejdziemy na przykład w drugim punkcie dzisiejszej komisji, tam mamy takie przypadki, że jest tak naprawdę kilkunastu bądź kilku mieszkańców, którzy mają zaległości rzędu na przykład kilku tysięcy złotych. Tak tutaj w przypadku odpadów raczej tych osób, które mają zaległości jest bardzo wielu, ale są to kwoty no, relatywnie niższe, tak? Rzędu powiedzmy, no strzelam teraz oczywiście, tak, ale jakieś to są kwoty rzędu 100, 200, 300 zł, tak? No gdzieś tam oczywiście jakąś barierę sobie też doumownie ustanowiliśmy, tak, że do tych kwoty powiedzmy 100 zł, 100 zł, gdzie tak naprawdę koszty egzekucyjne ściągania tych zaległości są tak naprawdę równoważne, no to powiedzmy tutaj też, tak powiem, jak się wstrzymujemy, realizujemy te działania podstawowe, tak, czyli upomnienia, oczywiście gdzieś jakieś, jeżeli zatem realizujemy jakieś wypłaty, typu chociażby, nie wiem, z podatku akcyzowego i tak dalej, no staramy się przypominać, żeby te zaległości sobie regulować, no po prostu chociażby, no, dana osoba, ten mieszkaniec nie traci na odsetkach, które rosną, oczywiście takiej kwoty niewielkiej, odsetki nie są duże, ale zawsze. Więc tak to wygląda właśnie w przypadku tutaj zadłużeń za odpady, że tych osób z zaległościami jest bardzo wielu. Czasami nieraz to też wynika, bo to mieszkańcy gdzieś tam regulują te opłaty. Czasami wprost przyznają, że na przykład ktoś zapomniał, ktoś przeoczył, albo myślał, że to jest jak. No to też temat, tak naprawdę za chwilę tego wniosek, temat podejmowania ostatniej sesji, temat kwestii wnoszenia opłat takich i cykliczności, częstotliwości, którą ostatnio zmienialiśmy, tak. Albo on myślał, że to jest taki podatek, że 4 razy w roku, a nie 6. Po prostu zapomniał zobaczyć jakieś tam raty, bez problemu jakąś tam powiedzmy kwotę uregulował. Więc to są też również takie przypadki, czy takie powiedzmy działania niecelowe, tak, niezamierzone, ale w większości przypadków, no niestety, myślę, że ta świadomość jest, tak, że zadłużenie powiedzmy, czy zależność za śmieci jest, no ale oczywiście opłat, zresztą tak jak do tej pory, tutaj jest dobrowolność, nawet po tych ostatnich zmianach, które też dokonywaliście Państwo uchwałami Rady Gminy, to, że powiedzmy tak, uchwale jest przyjęte, nałożone powiedzmy w tym momencie, tak, ta częstotliwość, która ma związaną z wnoszeniem kwestii opłat podatkowych, czyli 4 razy w roku, to nie znaczy, że dany mieszkaniec nie może zapłacić sobie za, nie wiem, za pół roku, za cały rok z góry, może sobie płacić co miesiąc, tak, byleby to nie było oczywiście zaległości, tak, czyli może sobie, nie wiem, w ogóle zapłacić za styczeń, w styczniu za luty, za marzec i tak dalej. Tutaj niestety
żadne przechodzić, tak mogą być, no i też docierały te informacje, docierają tak naprawdę nawet mieszkańców od Państwa na temat dyskusji, tak jaka gdzieś no, powstała też w społeczności i też i głównie wiem, że w gronie sołtysów, którzy no, poniekąd niejako odpowiadają, nie wiem, oczywiście się jakby może dotknięci tutaj decyzjami z ostatniego posiedzenia, także tutaj został jakby zmniejszony procent prowizji za inkaso, czyli pobieranie opłat od odpadów. No i jednak ja chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, drodzy Państwo, procent to nie złotówka. To myślę po pierwsze. Po drugie, jak wszyscy pamiętamy, ale ja myślę, to można powtórzyć, kwestia tutaj wynagrodzenia niejako, tak, inkasentów, czytaj sołtysów, czyli to inkaso, to jest iloczyn, stawka zebrana, tak, jaka powiedzmy jest dana w terenie, razy poprzednio jeszcze do końca zeszłego roku mieliśmy 10%, teraz 7%, więc to nie jest tak, że to, że powiedzmy procent został zmniejszony z 10 na 7, że to jest jakieś zabranie. Czegoś sobie są, bo uważam, że zabranie no to jest całkowite odebranie czegoś, tak? Zmniejszenie o 3 punkty procentowe jednego ze składników iloczynu, no nie znaczy, że od razu iloczyn też się zmniejsza, prawda? Mamy jeszcze drugi składnik iloczynu, który, no jak widzimy, notorycznie wzrasta, tak? Mowa oczywiście o stawce za odpady, a jeszcze jest oczywiście następna sprawa, że też tak naprawdę wysokość tego inkasa zależy też poniekąd od samych inkasentów, czyli tak naprawdę od procentu zbieralności. To jasno, to żeśmy sobie ostatnio tutaj omawiali. I to, drodzy Państwo, to myślę potwierdza się moje słowa w tym momencie. Proszę by spojrzeć nawet tutaj w materiałach, o tym już mówiłem. Prowizja sołtysów, tak inkasentów nazwijmy sobie, plan na 1 stycznia roku 2020, czyli niejako przyjęty w uchwale budżetowej w zeszłym roku, tak? Przyjęliśmy sobie, że prowizja sołtysów wyniesie 40 446 zł, tak? W tych granicach 40 tysięcy zł. Proszę zobaczyć, jakie było faktyczne wykonanie. To było 47 tysięcy, tak? No, czyli w mojej ocenie rzucanie już teraz no, takich różnych inwektyw, oczywiście, do których każdy mieszkaniec ma prawo i różnych tutaj obiekcji, zarówno nie strony Rady, nie strony Państwa, tutaj stronę moją, urzędu czy pracowników, że tutaj dokonaliśmy jakichś ruchów, tak powiem, krzywdzących, no myślę, że jest daleko albo dalece przesadzone bądź niesprawiedliwe, ponieważ tak naprawdę no, nie jest w dniu dzisiejszym powiedziane, tak, że tutaj sołtysi, tak naprawdę, że coś sołtysom zostało zabrane, bo myślę, że na pewno nie ja, na pewno nikt z moich pracowników i na pewno nie Państwo, prawda, no nikt z Państwa na pewno nie jest przeciwko sołtysom, których też oczywiście, którzy dla nas też wykonują poniekąd pewne zadania, oczywiście z tego tytułu też otrzymują pewne gratyfikacje finansowe, ale na pewno no, nikt z nas nie jest przeciwko sołtysom, a myślę, że no, głównym czynnikiem tutaj determinującym te podjęte działania przez Państwa, przez nas wspólnie, no, jest cały czas, są cały czas, te sugestie mieszkańców, że niestety te opłaty za śmieci drożeją, wzrastają i stanowią coraz większe obciążenie dla budżetów domowych. No i żebyśmy po prostu nad tym się pochylali, tak, analizowali, co można zrobić, co nie, żeby te wzrosty, no nie były, najlepiej, żeby nie było ich wcale, tak, a jeżeli już, to żeby były jak najmniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Pani radna Podpieszyńska, proszę. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, tutaj z tego wynika, że to zadłużenie tych opłat to jest jak zawsze odwieczny problem. Było, jest, podejrzewam, że będzie. Ta kwota 180 ponad 3 tysiące, a praktycznie do 11 779 zł, co zostało wyegzekwowane, to jest taka kropla w morzu w porównaniu do tej kwoty. Ja rozumiem, że za te zaległości musi płacić niestety i urząd, tak? Bo przecież ludzie śmieci oddają, to nam się zgadza. Państwo tam Strachowie odbierają, więc tak sobie pomyślałam, że nawet ta różnica, jak nawet te 100 tysięcy było zapłacone za ten 2 miesiące poprzedniego roku 2019, to była gdzieś ta różnica, tak jak Pan tu wspominał, około 270 tysięcy. Gdyby ewentualnie, co jest to chyba niemożliwe, gdyby jeszcze tu wpłynęła ta kwota około 170 tysięcy te zaległości, to rzeczą normalną wynika z tego, żebyśmy te to nie mieli mniejsze. No niestety, nie ma na to wpływu. Ludzie płacą tak jak płacą, mogą, ludzie nie mogą. Trzeci jeszcze może nie chcą, bo im to przychodzi jak przychodzi. Ale jeszcze teraz zmierzam do jednej takiej sprawy, Panie Wójcie, bo po prostu jesteśmy prześmieci.
Otóż z terenu takie są wybrzmienia, panie wójcie, odnośnie tych koszy i tych worków teraz. Chodzi mi przede wszystkim o harmonogram teraz tej zbieralności. I no, muszę tutaj, że tak powiem, jako radna przedstawić panu wójtowi opinię tych ludzi, ponieważ miałam teraz ostatnio kontakt w terenie i że po prostu nie są zadowoleni z tej takiej częstej, z tego częstego odbioru tych koszy, ponieważ twierdzą, że to w sezonie zimowym to jeszcze, bo tam ktoś może popiół sypie, bo tam może te pojemniki uzupełni. Ale tak jak zaczyna się chyba bodajże od kwietnia ten sezon, że będą dwa razy w miesiącu, to są takie głosy, że oni nie będą mieli tam do tego po prostu pojemnika włożyć, bo jak włożą na przykład na początku miesiąca, to później za dwa tygodnie bodajże chyba znów jest odbiór tych koszy. Więc nie wiem, ale pan Strach jak będzie jeździł dwa razy i po tej drugiej, że tak powiem, w terminie brał te kosze, to on za darmo nie jeździ, jeździ paliwo i to sobie wszystko chyba wrzuca w koszta. A z kolei znów jest odnosienie worków. No, są rodziny na przykład pięcioosobowe, siedmio, gdzie naprawdę ludzie do tych worków te plastiki, no bo tak, i używają chemii, płyny do mycia naczyń, to wszystko wiadomo, że jest segregowane i jest wkładane do tych worków plastikowych. Już w tej chwili to muszę panu wójtowi powiedzieć, że było mi tak trochę nieprzyjemnie, jak mi brali, że tak powiem, za rękę i prowadzili tam, gdzie składują worki. No mają już po dwa, po trzy. Ja tak nawet się przyjrzałam na terenie, panie wójcie, ponieważ te święci były zbierane bodajże chyba u nas w grudniu, a później na początku grudnia na moim terenie bynajmniej. A później ten sezon chyba był dopiero po dwóch miesiącach, tak? Bo to był... Chyba tylko nie segregowane. Tak, mówię o segregacji. Grudniu, tak, to muszę panu powiedzieć, że jak ci panowie jeździli, to po prostu przy domostwie było po 8, 7, 6 wodów. Tak, dużo było właśnie tych śmieci. No i się obawiają z kolei, panie wójcie, że jak przyjdzie lato, sezon letni i jak będą wyrzucali, to z kolei, no wiadomo, że i te gryzonie, tego się też najbardziej obawiają, bo nie mają też na przykład takich składowisk, gdzie te worki można też poukładać. A wiadomo, że taki przyjdzie lato, to i może więcej tych naboi, więcej plastiku po wodach, no nie wnika w to, ale mi się wydaje, że gdyby ewentualnie nie wiem, czy jest taka możliwość zrobić jakiekolwiek zmiany, to bym była przychylna do tego, żeby się po prostu nad tym zastanowić, bo... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może jeśli mogę, będzie dobrze, ale powiem. No tak, tutaj widzi pani rada, pan Sąd jest też, no, jedni zgłaszają taki, czy tak, jak pani zgłasza taki postulat, że ta, rozumiem pani zdanie, to częstotliwość jest nawet zbyt duża, tak, powiedzmy. Są inne osoby, inni są tysi, którzy no, w sposób taki też i publiczny i personalny też zgłaszali swoje wielkie aluzje, też wyrażali je chociażby na różnych forach, tak, internetowych i innych, znaczy, to mają oczywiście pełne prawo, ja tego nie neguję, którzy twierdzą, że no, dlaczego ta częstotliwość na przykład jest teraz zmieniona, dlaczego śmieci segregowane, powiedzmy teraz właśnie w tym okresie zimowym są co dwa miesiące, no przecież płacimy za usługę, no to przecież możemy wymagać, tak? No powinno być co miesiąc, no jak? W zeszłym roku było co miesiąc, a teraz jest co dwa. Także wie pani, no każdy ma różne, tak powiem, opinie, tak? I w różny sposób je przedstawia, jeszcze różnie je komentuje. Czasami przykry sposób, tak. No dziękuję za wypowiedź. Czasami właśnie przykry sposób dla różnych kręgów, tak? Mówię to zarówno i w kręgu państwa, czyli w kręgu radnych, kręgu czy to pracowników, czy nawet mojej osoby. No, jestem osobą publiczną, oczywiście ze wszystkim się tutaj tak trzeba liczyć. Natomiast co do wie pani tej faktycznej częstotliwości w dalszych częściach roku, no tutaj w pewien sposób nie mamy też wyjścia, ponieważ to wynika wprost z ustawy. Tak? W przypadku tych śmieci niesegregowanych, tak? Czyli śmieci zmieszanych oraz tych bio, to już ustawy wynika, jako tak naprawdę już też od zeszłego roku, że od w tych miesiącach letnich, czyli bodajże od kwietnia do końca października, jeśli się mylę, pan kierownik mnie poprawi, ale chyba nie, że tutaj te śmieci muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. No czyli powiedzmy chociażby co najmniej raz, przepraszam, dwa razy w miesiącu, tak? Od kwietnia do października. To wynika z ustawy, tak? No wiadomo, mogliśmy pewnie procedurę przetargowej zapisać, tak, że życzymy sobie tak i tak, no to poniekąd byśmy już nawet nie naginali, tylko łamali prawo, powiedzmy. To jest jedna kwestia. W przypadku śmieci segregowanych, to jak pani mówi, że to ja rozumiem oczywiście, tutaj ma pani rację, jeśli chodzi o odbiór właśnie do ostatnich śmieci, bo w ubiegłym roku, tak, segregowane, niesegregowane, bo zbierane co miesiąc, prawda? Teraz śmieci
desegregowane w tych miesiącach, które być mogły, kiedy zazna 2 miesiące, czyli pierwszy odbiór w sumie po grudniu, bo dopiero właśnie teraz w lutym już się zakończył. Następny będzie w kwietniu, ale dalej w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu będzie co miesiąc, tak? Czyli śmieci segregowane, to wynika wprost z harmonogramów, proszę sobie spojrzeć, w miesiącach letnich te śmieci segregowane też będą co miesiąc, tak? Także tutaj no, niejako będą w tym samym cyklu, jakie były w roku ubiegłym, tak? No, przecież pan mówi, to już nie jest wyczulam nawet w umawieniu. Bardzo proszę, harmonogramy są, bo są też w internecie, ale my też były też dostarczone do Państwa, tak? Bo są tutaj też jako też to też pewnie odmienić, bo też miałem zgłoszenie na jednej z Pani Sołtys, że harmonogramy są dostarczone, że gmina kazała harmonogramy roznosić, a jest pandemia i tak dalej. Myśmy nikomu nie kazali harmonogramu roznosić, żeby było jasne, jak nikomu takich nawet sugestii do Sołtysów nie daliśmy. Tutaj Pan Kierownik tak zdecydował, tutaj też na pracownicy starczyli do Sołtysów, bo często mieszkańcy, prawda, no idą do Sołtysa, tak, zapłacić coś, a Sołtys tam nie masz czegoś, tam będzie śmigał. Więc po prostu jakby tutaj z tej jakby potrzeby takiej zwykłej ułatwienia, żeśmy to dostarczyli, tak? Więc harmonogramy są, nawet są u nas też leżą, tak powiem, my też się staramy się, żeby cały czas mamy tutaj w tym jakby no punkcie obsługowym, tak jaki mamy tutaj na dole, z każdego, że mamy 6 rejonów, tak? Przypominam, których odpadów jest. Bardzo proszę, można sobie pobrać, sprawdzić, ale myślę, że tutaj się nie mylę, jeśli chodzi o częstotliwość odbiorów. Więc no, tu myślę, że no, nic się niejako tak, tego nie zmienia. Tak? Na pewno tak przybędą przy tych workach, czyli kwestia tych, tak jak Pani mówi, gryzoni, kwestia, nie wiem, zwierząt gospodarskich, tak? Kur, nie wiem, jakieś tam gęsi, psów, tak? Powiedzmy, no jest możliwe, że te zwierzęta mogą uszkadzać te pojemniki. Ale to znowu jest ta sama sytuacja, o której też mówimy często, prawda? Jeżeli byśmy chcieli pojemniki na wszystkie rodzaje odpadów, no pewnie wiadomo, znowu finanse, znowu wykonawca pewnie by je zapewnił. Ale nawet by na coś to skalkulował tam w ogólnej opłacie, czy w jakiś sposób by po prostu zażądał od tego tak jakiejś, nie wiem, dzierżawy, tak? No, zakładam, że może nie wykupienia, ale jakiejś czy dzierżawy, czy jakoś tak by to wyglądało, co no, pewnie by znowu relatywnie musiało być przełożenie na stawkę. I na pewno mieszkańcy też nie byliby z tego zadowoleni, a też przyznam szczerze, bo czasami oczywiście też gdzieś prywatnie przemieszczam się, widzę, czy to są jakieś najbliższe nasze rzeczy, nawet miasta, Potępice, Tłumiejów. Wczoraj byłem w Łodzi, też widzę worki, tak, są, gdzie też funkcjonują, no i pewnie jest to też jako jakiś tam gdzieś standard przyjęty. Ze względu myślę przede wszystkim też i finansowych, właśnie też no, nie widować tak opłaty za odpad. O, tutaj widzę pan kierownik wystarczył, tak, chociażby to jest z terenu 7 razy w miesiącu. Tak. Teren mamy tutaj termin, drugi termin, tak czy nie, jako drugi rejon, tu podam chociażby to jest przykład Adamka, Gramina, Nalewice, Rzeczyca, Skęczno, Szczadno, Biła, Marcinów i odpady segregowane, drodzy Państwo, mamy odbiór luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień, tak? Także myślę, że tutaj tak naprawdę, tak jak pan radny powiedział, 7 razy w ciągu, o dokładnie, ma pan już tutaj, widzę podpowiedź z internetu, a śmieci komunalne, styczeń, luty, marzec, no, kwietnia, do końca października, 2 razy w miesiącu, zgodnie z ustawą, to niestety tak już na przepisy. Dziękuję, ja mam pytanie, panie wójcie. Czy jest obowiązek wystawienia tego kosza 2 razy w miesiącu, czy można, jeżeli nie jest to dobrowolne, to jest dobrowolne, obowiązku nie ma? Niestety, drodzy Państwo, niestety obowiązkiem jest płacić. Wystawiać niekoniecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem podsumowania realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za rok 2020? Kto jest za? Kto jest przeciw? Obie komisje głosowały, tak? Tak. Przechodzimy do 5. punktu. Podsumowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji w roku 2020. Pan mówi? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, drugi punkt dzisiejszego połączonego posiedzenia komisji to informacja o zadaniach związanych z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Zadzień za rok poprzedni. Proszę Państwa, jak doskonale wiecie, gmina Zadzień jako jednostka samorządu terytorialnego wykonujemy tylko na własnej sferze użyteczności publicznej, do których należy również zaliczyć sprawy zdrowego zawłaszczenia wody, kanalizacji, zdrowego odprowadzania wraz z oczyszczaniem ścieków komunalnych.
Te zadania, drodzy Państwo, wraz z działalnością wspierającą w ramach wykonywania zadań własnych, na których zdarza się w szczególności eksploatacja, zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną wraz z działalnością inwestycyjną. No te działania i zakres tych faktycznych zadań, jakie realizujemy, to przede wszystkim eksploatacja sieci w celu zaspokajania potrzeb naszych mieszkańców w zakresie nieprzerwanego zaopatrywania w wodę, odprowadzania ścieków, oczywiście tam, gdzie ta sieć kanalizacyjna istnieje, ich oczyszczania i te wszystkie inne działania podejmowane w tym zakresie. Drodzy Państwo, dokonując analizy finansowe za rok 2020 z konserwacji i eksploatacji wodociągów na terenie naszej gminy, należy zauważyć, że długość sieci wodociągowej, taka informacja dla Państwa, żebyście jako radni też mieli świadomość, prawie zapytań mieszkańców, całkowita długość sieci wodociągowej na terenie naszej gminy to jest prawie 240 km, 237,6 km i posiadamy 2070 przyłączeń. Odczytów stanu liczników wodomierzy dokonuje się w sposób następujący, że zawsze w ostatnim miesiącu kwartału poprzez system ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy oraz w terenie poprzez komputery przenośne Xion obsługiwane przez w tym momencie 5 inkasentów. Koszt pracy konserwatorów wraz z pochodnymi oraz prowizją od zebranych należności za pobraną wodę i pracę ścieki wynosi tak, za rok poprzedni 198 729,49 zł. Koszt zakupu niezbędnych materiałów, sprzętu, napraw, utrzymania tej sieci to był koszt 102 363,97 zł. Koszt usług remontów i usług dotyczących napraw sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sprzętu służącego do prac na tej sieci, wydatki na zapewnienie prawidłowego działania sprzętu inkasenckiego do odczytu stanu liczników wodomierzy to kwota 85 367,22 zł. Wydatki na dystrybucję zużycia energii elektrycznej na tych stacjach uwzględnienia wody to 90 617,82 zł. Wydatki poniesione na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wody, badania ścieków to kwota 45 878,76 zł. Do kosztów eksploatacji utrzymania sieci dojścia się koszty amortyzacji całej sieci w kwocie 215 044,01 zł. Oraz koszty administracyjne, no czyli przede wszystkim wynagrodzenie pracowników, administracyjne koszty materiału wyposażenia, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wyliczonych oczywiście procentowo w stosunku do ogólnych kosztów, kwota 40 041,11 zł. Ogółem koszty za badany okres wynosiły 773 642,77 zł. Szczegółowe dane przedstawione są w załączonej tabeli. Do tej informacji, do której za chwilę przejdziemy. W badanym okresie dokonano ponad 100 wydatków majątkowych na kwotę 10 904,40 zł. To były wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pod tytułem opracowanie PFU dla inwestycji wodociągowej w Marcinie Rzeczyca oraz kwota 27 808,80 zł na realizację zadania przebudowa i rozbudowa sieci uzdatniania wody i stacji wody w Woli Zaleskiej. No mówiąc prosto, koszty poniesione na opracowanie dokumentacji na powyższe działania inwestycyjne. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wystawiono łącznie 5164 faktury za pobraną wodę, prowadzone ścieki, kwota łączna 724 231,95 zł netto, brutto 182 195,88 zł. Zużycie wody na terenie całej gminy wyniosło 189 483 m3, a odprowadzonych ścieków 9634 m3. Zrealizowany dochód z tytułu poboru wody to 664 132,08 zł, odprowadzenia ścieków 80 785 zł. Zadłużenie na koniec badanego okresu, czyli na 31 grudnia 2020, wynosiło za wodę i ścieki łącznie 42 615,14 zł, na które składają się należności z bieżących faktur oraz zobowiązania z poprzednich okresów rozliczeniowych. W celu skutecznej windykacji należności z tytułu pobranej wody kładzenia ścieków, tutaj również wysyłane były wezwania do zapłaty dotyczące zadłużenia, 216 łącznie było takich wezwań oraz za wcześniejsze okresy rozliczeniowe na kwotę 152 184,46 zł. Tutaj macie, drodzy Państwo, również dołączone w postaci tabeli obecne stawki za wodę i ścieki. Ta pierwsza tabela odnosi się
tutaj tak naprawdę po wejściu w życie tej jednostki w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 1 stycznia 2018 roku, tak, gdzie teraz niejako tą stawkę, a właściwie to się nazywa teraz taryfę, zawodę tutaj jakby ustalają i zatwierdzają właśnie ta jednostka, czyli Wody Polskie, potrzebujemy oczywiście stosownych wyliczeń, stosownych dokumentów przez dane spółki, przedsiębiorstwa, czy także samorządu, gminy. Tutaj na tym pierwszym jako to występuje się prawda, ustalenie tej stawki na okres 3-letni, tak? Czyli za te pierwsze 3 lata, czyli macie Państwo ten pierwszy okres od 21 czerwca 2018 do 9 czerwca 2019. Cena netto 1 metra sześciennego dostarczonej wody to było 3,46, a ścieków 7,78. Opada wodnętowa, czyli ta opada zawodowa, tak? Tak jak najprościej kolokwialnie to nazywając. Kolejny okres wyliczeniowy, czyli od 10 czerwca 2019 do 9 czerwca 2020, 3,44 netto za metr sześcienny wody, 1,74 za metr sześcienny ścieków, złoty 82 opada abonamentowa i obecnie, tak, bo ona jeszcze obecnie obowiązuje, czyli od 10 czerwca roku ubiegłego do 9 czerwca roku bieżącego, cena netto 1 metra sześciennego skierowanej wody to 3,53. 1,85 to cena metra sześciennego ścieków, złoty 87 opłata abonamentowa, oczywiście plus 8%. Tutaj przedstawimy Państwu, dołączyliśmy niejako tabelę z wyliczeniami propozycji stawek opłat nowych taryf dotyczących zaopatrzenia wody i odprowadzania ścieków, który wysłaliśmy ten wniosek, ponieważ to wynika też wprost z przepisów, tak, że nie później niż na 90 dni, 120 dni, tak, przed upływem obowiązywania danej stawki, dane spółki, samorządy muszą wystąpić do Wód Polskich z wnioskami o ustalenie taryf, tak, czy niejako stawek na kolejny okres wyliczeniowy, czy na kolejne 3 lata. Tutaj u nas ten okres mijał 19 lutego, bo tutaj jakby tam dla Państwa tej informacji, ten wniosek w ubiegłym tygodniu wysłaliśmy do Wód Polskich, do RZGW w Poznaniu. Z kalkulacji, tak, z naszych wyliczeń, jakie tutaj otrzymaliśmy, jest propozycja, aby na kolejny okres 12 miesięcy, tak, czyli pierwszy rok, no, to pewnie będzie gdzieś tam od tego 10 czerwca roku bieżącego na następny rok. Na ten rok, tak, do przodu, to mamy 3,61 netto za metr wody, następny, kolejny rok 3,63 i jeszcze kolejny też 3,63, czyli jakby tutaj się już nie zmienia. Oczywiście to netto. Za 1 metr sześcienny odprowadzanych ścieków tutaj również 7,85 stawka netto jednakowa na wszystkie 3 lata. Jest taka nasza propozycja, tak jak wystąpiliśmy do Wód Polskich, woda abonamentowa 2,05 zł w pierwszym roku, w roku następnym 2,08 zł, w roku trzecim 2,10 zł netto za miesiąc. Taki wniosek z takimi stawkami do zarządu Wód Polskich w Poznaniu wniosek taryfowy został wysłany. Oczywiście no teraz, tak powiem, decyzja jest po stronie tego właśnie organu. No różnie, tak, może postępować, może będę wezwać, na to uzupełnić, wyjaśnić, może przedstawić jeszcze jakieś swoje inne sugestie, aby się tych sprawy odnieść, czy też uzupełnić. Zobaczymy, tak, tak naprawdę procedura jest taka, że Wody Polskie niejako zatwierdzą, tak, tą taryfę i ogłoszą ją na swoich stronach, na swoich linkach, to bo nie pamiętam teraz, bo ilość tam dnia, prawda, ogłoszenie na ich stronach, niejako taryfa wchodzi w życie, tak? Tak obecne przepisy stanowią, że tak to jest procedowane. Ostatnią informacją, już taką najbardziej rozbitą na poszczególne stacje zmienia wody, na obiekt i oczyszczalni ścieków. Macie Państwo w tej informacji tabelarycznej jako załącznik do informacji opisowej. Podziałem, prawda, tutaj na poszczególne stacje. Jest tutaj pozycja Szczarnożyczyckie. Jeśli ktoś z Państwa zapyta, co to jest, to oczywiście jest jakby ta część sieci wodociągowej wybudowanej chyba już 3 lata temu, tutaj w ramach też dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich na Szczarnożyczyckim, gdzie tak naprawdę my wybudowaliśmy tam coś około parkowego wodociągu, który przyłączyliśmy się, prawda, do tutaj stacji i wodociągowej sąsiedzi gminy Zachodniej Mieszany, gdzie po prostu obciążają nas, tak, ilość wody, gmina sąsiednia, gmina Szadek, obciążają nas tą
za tutaj za powołanie. Oczywiście tą uchwałę zbieramy od tych mieszkańców, dlatego to jest ta pozycja też ujęta z Szamy Brzyckiej, jakby chodzi o samą sieć, prawda? Ona jakby nie ma, nie jest zasilana z naszej hidrofonii, ale to oczywiście płacimy tą wodę, rozliczamy się tutaj z samochodem sąsiednim i oczyszczalnia ścieków. Tyle, drodzy Państwo, zakładam, że prześledziliście sobie tę informację, może nie będę wszystkich tych pozycji po kolei gdzieś tutaj omawiał, przeczytał. Pewnie jakieś pytania w Państwa sumie się pojawią. To, o czym mówiłem, łączna długość sieci, łączna ilość przyłączy w kontekście wodociągów, tak? Łączna, macie to oczywiście ze Państwa podane zarówno koszty funkcjonowania, utrzymania poszczególnych sieci, jak i również produkcję wody, ilość metrów sześciennych wody surowej, wody sprzedanej, tak? Czyli tej, za której mamy dochód, jak wychodzi ten bilans, również w ujęciu procentowym, tutaj myślę, też te wartości są ciekawe, prawda, że są różnice na różnych stacjach, to wynika, no chociażby, myślę, tak, z pracy też i konserwatorów, prawda, który dany rejon obsługują, ale też i z wielkości linii, niestety czasami jej uciążliwości w postaci awarii, bo też macie Państwo to wyszczególnione, prawda, że są sieci, na których no, niestety, ale te awarie są notoryczne, no to wynika w mojej ocenie, i tutaj wiedzę, jak to też powziąłem, tak, czy mam też pozorników, to po prostu jest jakiś wad technicznych gdzieś tam przy budowie, tak, tych instalacji, jakieś musiały być gorszej jakości materiały, prawdopodobnie, że no, niestety tych awarii, mimo że też oczywiście staramy się sukcesywnie gdzieś miały możliwości wymieniać też jakieś odcinki, te właśnie najgorsze, ale niestety awarii się powtarzają, no oczywiście w takim przypadku straty no, są gdzieś tam nieuniknione. Tutaj gdzieś oczywiście też to na całkowity bilans wpływa. No tutaj o tych oczywiście dużych, można powiedzieć, inwestycjach też, tak? Wykonanie tutaj oczywiście na oczyszczalni ścieków, gdzieś tam też po części na sieci wodociągowej, to też kosztem, jaki do tych wyliczeń trzeba doliczać, jest amortyzacja, prawda? Która no nie jest takim tym jakby faktycznie rzeczowym kosztem, ale ogólnie kosztem jest, prawda? No tutaj zgodnie z opisem amortyzacyjnym, na jaki dana inwestycja jest rozłożona. Tu szczególnie mamy tutaj ten przypadek i to bardzo nam tutaj rzutuje w kontekście oczyszczalni ścieków, tak? Ponieważ wiadomo, no, skala inwestycji, jaka była przeprowadzona w ostatnich latach na oczyszczalni gdzieś za te ponad 3 miliony złotych, tak? Na ten obiekt, gdzie ilość przyłączy, prawda? Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, tutaj macie Państwo dane, to jest tylko 119 przyłączy, tak? Czyli chyba to jest 100 baru po prostu tych odbiorców w postaci, jakiej zabrały mowę tutaj na przyłącze, no to jest, że tak powiem, bardzo mała liczba osób, na którą rozkłada się całkowite te koszty, chociażby wynikające z amortyzacji. My tutaj w takim ujęciu księgowym wygląda to w ten sposób, a nie inny, tak? Więc na to gdzieś tutaj na to żytuje. To ja o tym też mówię już niejednokrotnie, że tak naprawdę myślę, że tutaj kierunki też, jakie powinny być na pewno realizowane, no ale to też zawsze uzależniamy od chociażby możliwości pozyskania środków zewnętrznych na te cele. To jest na pewno w mojej ocenie rozwijanie po prostu sieci kanalizacyjnych, tak? Tym bardziej, jeżeli chociażby tutaj w rejonie samego zaziemia mamy obiekt, który spokojnie może przyjąć na ten moment 3-4-krotnie większą ilość ścieków, która jest w chwili obecnej, prawda? No to myślę, że taka powinna być tendencja. Chociażby w tym kontekście szeroko rozumianego środowiska, o której też gdzieś tam ostatnio była mowa, prawda? I tutaj takie deklaracje mieszkańców też są, no ale wiemy, że tutaj no koszt, porównując na koszt wybudowania 1 km wodociągu, a 1 km kanalizacji, no to jest koszt od 5 do nawet 8 razy wyższy, tak? Bo tak to gdzieś oscyluje. Wiadomo, to są zupełnie innego rodzaju roboty, zupełnie innego rodzaju koszty, ale na pewno takie działania należy pożądane. Więc tak, drodzy Państwo, to wygląda też w tym ujęciu tabelarycznym. No i to, o czym wspomniałem, tutaj jednym z tych jest właśnie kosztów, tak, który wpływa na te wyliczenia zbiorcze, jest właśnie amortyzacja, która oczywiście została pomniejszona, i tak również też w tym wniosku taryfowym Drogów Polskich została pomniejszona o to dofinansowanie, tak, o te kwoty, które były niejako wyskazane z zewnątrz, tutaj mówimy z PROM 2014-2020. Ja dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z Państwa, radny Koliński. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo. Zacznę tutaj od tej wody. Proszę tak, te widzę tą propozycję, co Pan Wójt mówił, co była wysłana do Wód Polskich, to powiem szczerze, że fajnie było, że to się utrzymało, żeby tak zostało, bo te 10 groszy, przez 3 lata 10 groszy, gdyby zdrożała ta woda,
netto, czyli tam gdzie około 11 groszy brutto, to był taki nazwę, udział ten cud. Bo ogólnie jak się rozejrzymy, to wszystko drożeje. Rok na rok, z miesiąca na miesiąc. A jeszcze podczas tej pandemii też w ogóle. Także tylko chciałem skomentować, że propozycja na mój głos bardzo fajna. Mam nadzieję, że nie pójdzie to do góry. Teraz tak, jeśli chodzi o koszty prowadzenia rzeczonku. Nie ukrywam, że wszyscy widzą. Około tam 20 awarii było w Woli Zaleskiej, no to jest okręg bardzo duży. Między innymi to jest też, można powiedzieć, mój teren, bo Pola Zaleska idzie chyba tam do Kraszyna. Podatki, dobrze mówię? Tak. Wierszy, po wierszy nie, wierszy mają swoje. Ale część podatków, Kraszyn, tutaj Podachy, Głogowiec. I ogólnie od tamtego roku jeszcze dalej jest podłączony. Także tutaj jest bardzo dużo awarii i nie ukrywam, że zgłaszałem to też wcześniej na sesjach, interpretacjach, że ogólnie na Kraszynie było bardzo dużo awarii. Tu się właśnie wiążą koszty. No jak patrzę na tą kwotę, to trochę przeraża, bo tam płace konserwatorów innych wychodziły tam 30 parę tysięcy, a tutaj aż wychodzi 60 tysięcy. Płace konserwatorów. Amortyzacja ogólnie jest wszędzie taka sama. Właśnie chciałem się spytać o płace konserwatorów, bo zużycie energii to jest co innego, zakup materiałów, a płace konserwatorów szkoda około 60 tysięcy. To tyle konserwator miał rocznie, to co Pani mówicie? Dobrze rozumiem? Ja zaraz powiem. Tak, rocznie. I tak to ogólnie wszystko. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radna Małgorzata. Panie wójcie, my tak modernizujemy te hydroformy, wodociągi i cały czas są na trawie. A u mnie na naszej sieci leci woda normalnie, ma ślanka. No nie ma dnia, żeby była normalnie, normalna woda. W niektórym dniu to normalnie jest tak, że szumówką można zbierać w garku taką pianę białą. I nie wiem co to jest, bo przecież ja do jedzenia muszę kupować, do herbaty muszę kupować wodę w sklepie, no bo naprawdę cały czas leci taka woda. To coś musi być nie tak, że u moich sąsiadów u mnie leci taka woda. A tyle modernizowane jest do mieszka, filtry zakładane, wszystko robione, a u nas jest taka woda straszna. Nie, to nie powiem. No tak, to powiemy tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tutaj o załącznik informacji o kosztach prowadzenia wodociągów. Tutaj to ujęcie w Ogucicach ma dość dobry wynik, chyba, bo to jest koszt sprzedaży, procent sprzedaży od wyprodukowanej wody to jest 82%. Chciałbym się zapytać, czy to jest, jakie czynniki na to wpływają. To jest naprawdę dobry wynik. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeśli mogę, może coś odpowiem, tak. Proszę na razie, tak, byśmy blokowo pamiętać. Postaram się po kolei. Pierwsze zapytanie pana radnego Polickiego odnośnie władza konserwatorów w pochodnej administracji, jeśli chodzi o suchy wolę zaleską. Proszę Państwa, jak wszyscy doskonale wiemy, tak zauważyliście pewnie, że tak naprawdę tam gdzieś tu nam ginąłeś na pozycjach, tak? Nie mamy suchu za dzień. No suchy za dzień zgodnie z pracami, jakie jest na początek tak naprawdę koncepcją, później projektem, finalnymi pracami dotyczącymi rewaluzacji parku w Zadzimiu, tak, hydrofornia w Zadzimiu została rozebrana, została usunięta. Oczywiście sieć pozostała, ale hydrofornia została usunięta jako sam budynek, tak, tutaj zasilanie tej stacji. Oczywiście jej jakby obowiązki przejęła właśnie stacja zatrudnienia wody w Woli Zaleskiej, tak? No ale to też Państwo byście założyli. Czyli niejako stacja Woli Zaleskiej obsługuje tutaj zarówno ten teren swój, pierwszy, który miał pan radny Policki wymieniał, oraz to oczywiście zasilanie sieci Woli Zaleskiej. Siłą rzeczy, drodzy Państwo, no też oczywiście tutaj, ponieważ wtedy tam w trakcie prac to niejako było, tak? Też stacja została rozebrana, no tą stację też, bo tak naprawdę każda z tych stacji miała swojego oddzielnego konserwatora. Wszyscy konserwatorzy, o tym też oczywiście była mowa gdzieś tam wcześniej, wszyscy oni zatrudnieni byli, no teraz już są wyjątki, zatrudnieni byli na pół etatu, prawda, i wykonywali swoje zadania, między innymi związane właśnie z obsługą stacji codzienną, bieżącą, no właśnie udział w tych wszystkich pracach związanych z utrzymaniem stacji, jak i sieci, prawda, chociażby na kwestii jakości wodnej sieci, o co też dbać, tak?
Tutaj po, że tak powiem, jakby to już wyburzeniu, tak, też i tej stacji, tej wody w Zadzinie, gdzie Jąbrowski przejął stół w Jaszkach, a jednocześnie w tym czasie też nałożyła się kwestia tutaj konserwatora z Wierzchu, który też przechodził na emeryturę i już, że tak powiem, zwalniał sobie miejsce pracy. Tutaj no oczywiście też musiałem czegoś zapewnić obsługę, tak? Mimo że nie ma stacji w Zadzimiu, ale oczywiście sieć pozostała i obsługa tej całej sieci. I teraz właśnie konserwator, który wcześniej, jak również obecnie, obsługiwał stację Zadzimia Wody Woli Zaleskiej, jest niejako konserwatorem również tej sieci, która obsługuje cały teren Zadzimia. I to w związku z tym, że ponieważ wiadomo, tej pracy jest co najmniej parę razy tyle, tak? Jego umowa została zmieniona i on z początkiem roku po prostu jest zatrudniony na cały etat, tak? No stąd ta kwota, stąd te różnice, jeśli chodzi o te tutaj płace konserwatorów, tak na poszczególnych stacjach, jak i na tej stacji Woli Zaleskiej, ponieważ niejako prawda obsługuje dwa tereny, ale oczywiście w ślad za tym tutaj pracuje na cały etat i tutaj te tereny, a tak naprawdę trzy, ponieważ również obsługuje i stację zadania wody w Wierzchach, to jest też ta sama osoba, czyli w ramach tych obowiązków tutaj on obsługuje, można powiedzieć, trzy tereny tych wodociągów. Jeśli chodzi o tutaj kwestię stacji zadania wody w Bogucicach, to mówię dużo o konserwatorach, to o czym pytał pan radny Duziak. Tak, tutaj, drodzy państwo, myślę, że należy też zauważyć, że tak naprawdę już od jakiegoś dłuższego czasu, tak? Jeśli chodzi o stację w Bogucicach, ten całkowity jakby bilans, tak? No, gdzieś można czy to odnieść właśnie po prostu w złotówkach, czyli ogólnie dochód ze sprzedaży wody, powiedzmy tak, w stosunku do kosztów, czyli przekładając na procenty, jest naprawdę bardzo imponujący, tak? I myślę bardzo satysfakcjonujący, jak dla nas, tak? Bo to jest, proszę zauważyć, on bardzo wygląda w normie. I to jest, tak jak pan radny słusznie zauważył, 82%. Idzie średnio, i to jest taki, drodzy państwo, standard. To też nigdzie, bo to też mamy oficjalne informacje z innych gmin, nawet od osób fachowców, które zajmują się tym tematem, tak? Tutaj nie ma co się spodziewać, że nie wiem, że takie 70-80% to będzie na terenie każdej gminy całej. Może by tak było, ale gdyby, nie wiem, na terenie całej gminy funkcjonowała jedna czy to akurat dwie, prawda? Gdzie też nie było takiego rozdrobnienia, tak? Sieć byłaby w miarę relatywnie nowa, nie byłoby chociażby tylu właśnie awarii, usterek, NTCR, NTCR. Tutaj myślę, że w głównej mierze na ten, że tak powiem, dobry, naprawdę dobry wynik wpływa w sumie na pracę konserwatora, który, że tak powiem, też, że tak powiem, no, dobrze dba o swój teren, tak? Jeśli pewnie chodzi o kwestie zbierania wody, tak naprawdę realizuje, po prostu wykonuje swoje zadania, tak? Czyli dokonuje faktycznych odczytów wodomierzy, sprawdza ich stan, jakość, czy wodomierze są faktycznie zainstalowane tak, jak być powinny, czy tam nie ma jakichś manipulacji, tak powiem, tak? Czy po prostu nie ma, mówiąc do państwa wprost, kradzieży wody, tak? Jeżeli też na tej stacji, wiadomo, nie ma też, a też to pewnie wynika z chociażby tak, te zdjęcia liczby awarii, tak? Jeżeli to wiadomo, liczby awarii nie ma też wielu, czyli nie ma takich niekontrolowanych strat wody, no to oczywiście też wpływa na całkowity bilans, ale myślę, tutaj na pewno należy pochwalić nawet też publicznie pracę konserwatora, czy może nie będziemy tak z imienia Ziska wymieniać w tym momencie, na pewno pan radny doskonale zna, który tą pracę wykonuje i tak naprawdę dba o to, żeby ta jego stacja funkcjonowała w sposób właściwy, tak, i żeby, tak powiem, no, nikt nie był równy bądź równiejszy wobec powiedzmy prawa, tak jak każdy płaci za wodę, no to też niech każdy, jeżeli faktycznie używa, niech tak się to odbywa. Natomiast w pozostałych przypadkach, tak jak państwo widzicie, no to te wahania i te wyniki są różne, tak, ja wiem, myślę, że te wartości, które już są w granicach tych 50% tam, paru procent, tak, mamy 57, 53, 58, ja myślę, że państwo to są naprawdę już dobre wyniki. Pamiętam pierwszą taką informację, właśnie taką zbiorczą na początku mojej pracy, czyli to już 6 lat temu, na której z podobnej komisji, gdzie takie zdarzenia były przygotowane, oczywiście dzisiaj nie mam, tak, gdzieś tam już dawno zniszczyłem, ale pamiętam, że te wartości to były w granicach tak 40 paru procent, tak, i wtedy też, no, nie było jakiegoś wielkiego zdziwienia, że jest jakoś tam strasznie źle, tak? No później sukcesywnie to oczywiście tam też wpływają tutaj nasze działania, nasze starania, na jakieś prace właśnie renowacyjne, tak? Na modernizacyjne na hydroforniach, w postaci czy to zmiany pomp, prawda? Agregatów pompowych, innego sprzętu, jakieś inne jeszcze, czy większe, czy mniejsze modernizacje, no które gdzieś w jakiś sposób usprawniają ten cały proces technologiczny, tak? Mniej jest strat. Ludzie starają się po prostu jakby może uszczelniać ten system.
I ostatnie zapytanie na ten moment, tak, pani radnej, tutaj odnośnie tej jakości wody na Rzewcia. No wie, tak, wiemy, pani radna. No mamy te zgłoszenia też i od sołtysa, też tam tak, i z waszego terenu, i tutaj znamy ten temat, tak, pan kierownik też może ktoś za chwilę mi dopowie. Ten temat też jest konserwatorowi, bo o którym też ludziom mówiłem, on też to wie i ma też powiedziane, żeby też pilnował tego tematu, często tam robił płukania i tak dalej. Myślę, że jeden z czynników jest pewnie też to, że po prostu ta sieć akurat, jeśli chodzi o suwierzchni, ona jest bardzo rozległa. Proszę zobaczyć, sam ten zwierzchnik ma prawie 70 gradów linii. Nie ukrywajcie, że tam u państwa, prawda, do źródła zasilania do wierzchów jest naprawdę kawał drogi, tak? To jest pewnie jakaś tam końcówka, to z tego względu, chociaż to nie znaczy, że ta woda ma być tam zła, tak? No, tutaj staramy się oczywiście, tak jak pani zauważyła, tak, też te różne prace wykonywać, między innymi były wykonane na stacji w Wierzchach, aby tą jakość wody poprawiać. Na pewno parametry, jakie tam osiągamy na stacji, są już lepsze. No tutaj no są jeszcze te niedoskonałości właśnie gdzieś w postaci jakości wody na tych końcówkach. No, myślę, że staramy się robić to, co możemy, tak, żeby to jakoś poprawić. No być może jeszcze, tak powiem, dojdziemy do jakichś innych wniosków, albo jakiś fachowiec, technolog nam podpowie coś innego, co tu można jeszcze zrobić, prawda, żeby tą jakość wody poprawić. No nie wiem, czy pan kierownik tego, może jeszcze ktoś też się odnieść, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to mogę powiedzieć, że jeżeli to jest, pani mówi, biała, tam leci taka... Biała, ale to taka piana, tak jak na rosole szumowiny, tak na wodzie jest taka... To będzie tam kamieniowe powietrze, to jest białca. To jest powietrzone, to nie ma tam żadnego koloru, bo koloru nie polujemy, praktycznie kolorujemy tylko wtedy, jeżeli jest awaria, bo to jakaś modernizacja. A tak to jest tylko powietrze dopuszczane, nie? No powietrze daje też taką jakby piankę, no to się to nic na to nie poradzi. Chyba kamień też. Tak, ale kamienia no nie uzdatniamy tej wody od kamienia, bo to uzdatniamy od żelaza manganu, no nie? A kamień to jest tak ten właściwości, dlatego że jeżeli to mogę powiedzieć, to w Głucicach jest jedna z najlepszych wód. I dlatego pani radny, no w Głucicach jest mniej płukania, to jest tam naprawdę dobry podkład wody. No, te resztę stacje zna ludzie żelaza i tam no, są problemy, nie? A najgorszy problem jest na Kłośniach, tam jest najgorsza woda. A wierzchy jeszcze nie są najgorsze, ale też ten kamienia się nie da uzdatnić niestety. No i to tak to wygląda, że tylko żelazo i mangan. Przechodzą wszystkie badania, także ten sanepid i my sami badamy tak samo, no nie musimy badać raz w kwartale i sanepid tak samo. No i nie ma tam problemu. Ale nie było, raz temu nie było tego, a po prostu no może jest więcej trochę powietrza, dlatego tak wygląda to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z państwa jeszcze? Panie Radny, proszę. Ja mam takie pytanie, bo z tego, co tutaj pan tu przedstawił, mówił, to mamy 5 inkasentów. Czy inkasenci to są również konserwatorzy w naszej gminie? Tak. A ile wynosi prowizja od zebrania? Znaczy, przepraszam, jest jeden wyjątek, to jest chyba w Bogucicach. Z tego pamiętam, jak jest, ktoś nie jest konserwatorem, to jest inkasentem, a to ma ludzie na umowę, tak? A ile wynosi prowizja od zebranej należności za prawo wody i od prowadzenia ścieżki? 3% od zebranej kwoty. Dziękuję. 3% od zebranej kwoty, tak przez inkasenta, to taka prowizja 3%. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś chciał jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytania. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. To jest zaczęcie podsumowania realizacji zadań związanych z utrzymaniem wodociągu i kanalizacji w roku 2020. Proszę bardzo, kto jest za? Obydwie komisje głosują. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy są za. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy rozwoju. Proszę bardzo. Ktoś z państwa radnych powinien. Dziękuję pani przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Panie wójcie, chciałbym już jakiś temat zaczepić temat sprawy interpretacji kierunku. Ogólnie liczba mieszkańcy, tak chciałem przypomnieć, że na pewno przydałaby się na wiosnę równiarka, jak co roku. Liczba mieszkańców zaczynało mówić, że podsypać gdzieś tam żywina jakieś drogi. Tak do przypomnienia, żeby mieć na pamięci, tak troszkę będzie sucho, bo już niektórzy wyzwaniają, żeby żwir nasypać, jeszcze śmiałem, że po prostu musimy poczekać, jak wszystko wyschnie i dopiero. Tak, tak do przypomnienia. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Może być. A to jak to dziękuję.
pytanie, dlatego że media tak straszny poszedł taki może medialny rozgłos odnośnie tych gmin, które przystępują do tego funduszu, do tego projektu funduszu Czyste Powietrze. I od razu po gdzieś tam jakimś programie rozdzwoniły się telefony, czy nasza gmina też przystąpiła do projektu, bo gdzieś tam w kraju przystąpiło 1000 gmin i czy ewentualnie też nasza gmina jest uwzględniona w tym. To tylko takie zapytanie mam do pana wójta, bo myślę, że to chyba ten temat będzie teraz na jakimś, nie wiem, będzie się może temat powtarzał, żeby po prostu wiedzieć, co odpowiadać, tak? Szybko powiem nie. Na ten moment nie przystąpiliśmy, czy jakby tam nie podpisaliśmy jakby, tak, tutaj jakby tego porozumienia tak, z wojewódzkim urzędem jakby uczestnictwa w tym programie. Oczywiście te wystąpienia wojewódzki fundusz myślę, czy na wolny fundusz, tak, głównie tutaj bardziej w kontekście tego programu, tak, Czyste Powietrze w drugim roku tak myślę po prostu w postaci takiego rozdzielnika, tak, do wszystkich samorządów tutaj wystosował, tak, że tutaj też, że jest taka możliwość, tak, nawiązania tej współpracy w ramach tego programu. Nawet teraz, tak, bo to też są właśnie ma takie nowe, pani mówi, prawda, jakieś tam zmiany, że to też chyba to Międzynarodowy Fundusz, tak, że można zaoferować pewne jakieś środki, nawet niby tak na jakby organizację tego punktu, bo to jest oczywiście takim punkcie konsultacyjnym, tak, do spraw tego programu, więc tak jakby na ten moment tutaj tego nie przystępowaliśmy. No wiemy, że nie wiem jak w chwili obecnej, prawda, z racji tylko sytuacji epidemicznej, że na pewno taki punkt funkcjonował w naszym starostwie, tak? I to było bodajże jeden wyznaczony dzień, bodajże to był środy, w środy, tak, to chyba do 12, gdzie to konkretnie pracownik funduszu, no, czyli tutaj podeszły się takie osoby najbardziej kompetentne, które tak naprawdę przyjeżdżał, prawda? Przyjeżdżał i te kilka godzin tutaj w starostwie miał na pewne miejsce i tak naprawdę obsługiwał wszystkich tych interesantów. Powiem więcej, nawet pewnie pomaga chyba w pisaniu wniosku, na ten wniosek można w niego złożyć, tak? Przepraszam, że przerywam, panie Kucie, bo to jest chyba chodzi o tą kwotę dofinansowania 5 tysięcy z tego, co się chyba, bo jak ktoś tam coś robi jakąś inwestycję, to chyba nie wiem, co to chodzi. Tylko że ja teraz zapytuję całkiem o coś innego, bo teraz powstał nowy jakiś taki projekt, gdzie te gminy przystępują do tego, że można. Bo to jeszcze mi taki pan zadał takie pytanie, bo mówi, no wie pani, mówi, bo pieniądze mówi są, a tak naprawdę to gminy nie chcą ich brać. Bo to chodziło chyba o jakieś większe kwoty i dlatego zapytuję, bo nie jestem po prostu w tym temacie jakimś zgłębiona. Jest to coś chyba nowego, jakaś nowinka pani mówi. Dlatego od razu telefon na wymianę nie wiem. Pana pani dalej, to tutaj, szanowna pani, to nie jest nic nowego, tak? To jest cały czas, jeśli o to chodzi, to jest cały czas ten program Czyste Powietrze. Ten program ewaluował, tak? Teraz to jest jego tak zwana wersja druga, czy chyba wersja trzecia, bodajże chyba od maja roku 2023, gdzie tam się zmieniają warunki, możliwości dofinansowania dla danego beneficjenta, tak? Tam zostały troszeczkę zwiększone poziomy dofinansowań, szczególnie dla osób tak zwanych najuboższych, na niższym dochodem. Tam jest tak zwana grupa pierwsza, grupa druga, czyli możliwości maksymalnej wysokości w zależności od rodzaju przeprowadzonej jakby tej zakresu działań termomodernizacyjnych, tak, no, głównie to jest oczywiście oparte o wymianę źródła ciepła, tak, no, czyli całe założenie programu, czyli likwidacja tak zwanych kopciuchów i tak dalej, w zależności od wersji wariantu, czy się wymienia piec na taką instalację, czy się nie wymienia pieca, czy się instaluje panele fotowoltaiczne, na które też są bardzo duże dotacje, czy to właśnie zależy tylko jakieś, tutaj widzę, że pan przewodniczący zna ten temat, właśnie, czy to nawet, teraz chyba tą wersją objęty jest nawet możliwość ocieplenia budynków, prawda, przegród budowlanych na okien, czyli spalarki, zależnie od poziomu dochodu. Tutaj, że tak powiem, my te zadania realizujemy w kontekście też wydawania tych zaświadczeń. To gdzieś na właśnie w tych zmianach, bodajże chyba od któregoś października do listopada. Wydawania właśnie, jeżeli ktoś, że tak powiem, ma dochód niby niższy, tam jest chyba poniżej 1400 zł na osobę miesięcznie w przypadku rodzin wieloosobowych, a w przypadku rodziny jednoosobowej, nie wiem, 1900 coś tam, nie chciałbym się mylić, które kwalifikują się do tak zwanego tego podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli tam chyba jest nawet maksymalnie do 37 tysięcy złotych za poszczególne spełnienie jakichś tam, wykonanie jakichś prac. To wydajemy takie zaświadczenia, tak, o tym właśnie dochodzie tutaj te wnioski, bo tak jak zostało to porozumienie podpisane przez prezesa Narodowego Funduszu ze stroną jakby tutaj samorządową, że te zaświadczenia właśnie wydają gminne, miejskie ośrodki pomocy społecznej, tak, pomocy społecznej, której tak gdzieś tam w ramach
świadczeń też, tak powiem, no, na wyliczaniu dochodu, jak dobrze się znają. Więc takie zaświadczenia, tak? Też wydaje się, mieliśmy już kilka, tak z tego co kojarzę, kilka właśnie przypadków takich wydawanych zaświadczeń, które to gdzieś co najmniej z początku listopada, więc to oczywiście realizujemy. Tutaj w kontekście jakby, wrócę teraz, o czym Pani mówi, tak, tego no, niby nowo, znaczy to nie jest nowo, to jest po prostu ewaluacja tego samego programu, tak? Że właśnie tak, bo wcześniej po prostu też była taka zachęta, tak? Z Narodowy Fundusz Wojewódzki zapraszam też gminy, żeby Pani to myślę po prostu było w kontekście utworzenia szerszej jakby sieci tych punktów konsultacyjnych, gdzie mieszkaniec może przyjść tak i uzyskać informacje, tylko że w przypadku nas gmin, to tak naprawdę do tego, że musiał być oddelegowany ktoś z pracowników gminy, który daną, że tak powiem, materię musiałby sobie nas zgłębić, żeby po prostu móc właściwie informacji mieszkańcowi udzielić. Tak? No, na ten moment, jak tutaj tego porozumienia z NFOŚ-iem nie przystępowaliśmy, ponieważ mówię, to jest ten punkt w powiecie, ponieważ dalej. Pewnie podejrzewam, że na pewno też jest wstrzymanizacji epidemicznych, to samo nie byłoby u nas, tak? No, jako też, jak to jest znowu świadczyć tą pomocą usługę, jeżeli no niekoniecznie tak tutaj te wszystkie obostrzenia na to zezwalają. A dwa, że tutaj też uznawaliśmy, tak, że jeżeli tym bardziej tam w powiecie przyjeżdża pracownik funduszu, czyli osoba metodyczna, który nawet u niego można złożyć ten wniosek, on pomaga, no, to jest jako może przyjąć mieszkańca. To na pewno jest to chyba bardziej właściwa niż tutaj mieszkanie. Niemniej jednak oczywiście, że jakieś pytania tutaj mieszkańców się pojawiają. No się pojawiają, bo pan kierownik też taką tą ogólną wiedzę posiada, czy mamy też jakieś tam broszury informacyjne, materiały, wskazujemy drogi, gdzie, do kogo można się udać. To też z takich bardziej prywatnych relacjach, które też posiadam, wiem, że bardzo często osoby, które gdzieś decydują się korzystać z tego programu, najczęściej decydują się na pomoc jakiegoś doradcy, wie pani, jakiegoś takiego tego, czy energetycznego, czy jakiegoś tam fachowca w tej branży. To coś myślę. Osoby doświadczone, tak, z kompetencjami, bo to coś jest podobne. Te wnioski tak naprawdę są teraz jeszcze zostały uproszczone, tak? Ten wniosek tam zawiera chyba 4 czy 5 stron, ale tam trzeba podać pewne powierzchnie, pewne przeliczenia i tak dalej. Ale to jest coś podobnie, wie Pani, jak już tak naprawdę można też powiedzieć pewnie, bo to już wiesz, tak funkcjonujemy w systemie wspólnych płatności mechanizmów europejskich, prawda? Drodzy bracia rolnicy, ile razy składamy wnioski obszarowe, prawda, o płatności? Na pewnie już 15? Na pewno, tak? Jak to wiadomo, co roku on sam tego wniosku nie wygrasz i on musi iść do kogoś, żeby ten wniosek pomógł wypisać, on tam się pomyli, pomyli i tak dalej. Nie mówię dużo o wnioskach takich bardziej z tych inwestycyjnych typu działania młody rolnik, tak, jakaś modernizacja gospodarstw rolnych, gdzie też korzystają, prawda, nie wiem, doradztwa rolniczego, jakichś fachowców konsultantów branży. No i tutaj też podobnie jak wezmowę z tutaj na stanowisku, że pewnie też no tutaj jakiś pracownik, duży specjalista, będzie bardziej kompetentny niż my. Nie, jednak jeżeli będziemy widzieli tak, że ta potrzeba tych zgłoszeń jest dużo więcej w naszą stronę, tak, że tutaj mieszkańcy by chcieli te informacje uzyskiwać, no to rozważymy, no by na pewno wiązało się z jakimś, no zakupieniem, no nie wiem, dociążeniem jakiegoś pracownika nad tymi obowiązkami, tak? No bo dziś, no nie wiem, czy co, no zatrudnienie kogoś specjalnie tego działania, no myślę, że może niekoniecznie celowy, tak? No bo też pewnie ile tych wniosków może być, a pewnie to nowo, o którym Pani mówi, to jest to, że za tą teraz, tak, jeżeli gminy niby tam gdzieś pewnie wyweszły to porozumienie, to gminy mogą, tak? Mogą, bo nawet mowa o tym, że mogą otrzymać jakąś gratyfikację z Narodowego Funduszu, tak jak mówię, to są właśnie jakieś tam też środki, ale to nie takie, że dane powiedzmy, że na zasadzie można wydać na co się chce, tylko na przykład właśnie na organizację tego danego punktu, tak, na jakieś jego tam koszty prowadzenia, a jakaś tam, bo to też o tym czytałem, tak, jakaś tam, a to już nie wiem, czy na zasadzie chyba jakieś, gdzie jest któryś gminę więcej wniosków, płynie jakaś taka loteria, czy konkurs będzie prowadzony, że gdzieś tam na koniec roku w danej gminie, ile tam mieszkańców najwięcej ma wniosków, to tak, gmina otrzyma jakiś specjalny bonus od NFOŚ-u, po trakcie tam 30 tysięcy złotych, no na takie dowolne wydatki, no ale to można pamiętać trochę plebiscyt, tak, w tym temacie. A tutaj co Pani mówi o tym, że w kwocie 5 tysięcy złotych, to myślę, że może jest mowa o tym programie, ten oddzielny program Mój Prąd. Bo to może też w tym temacie w zakresie panelii fotowoltaicznych, a to jest oddzielny program, tak? Mój Prąd to jest oddzielny program, on na ten moment jest zawieszony. Ten program na ten moment jest zawieszony, tam chyba się wyczerpała pula środków w roku ubiegłym i z tego, że ten moment jeszcze nie został dalej uruchomiony, tak? Co będzie, no to decyduje. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, proszę Państwa. Dziękuję. Panie Przewodniczący, tylko chciałem tutaj przykroić się do tematu, to co Pani Radna się pytała i Pan już powiadał. Nasza gmina może nie jest w tym, jak Pan mi powiedział, że jakieś tam bonusa może gmina dostać, ale ogólnie mieszkańcy z nim bardziej wiem, że składają na wymianę drzwi, wymianę okien z naszej gminy. No tam więcej, to co zauważyłem, tam z gminy sąsiedniej chyba.
No to zależy od społeczeństwa, zależy kto chce... Chce zmienić zasobności, prawda? Tak, tak. Pan by powiedział, że na przykład wstrzymane jest należy te 5 tysięcy za fotowoltaikę, ale ogólnie nie powiem, że używałem się telefony o ciepłopompy i tak dalej, czyli ogrzewanie, wymiana piecy, tak było wyjaśnione wcześniej. Na tej zasadzie, czyli jakby ktoś chciał z nas na przykład wymienić sobie, czy piec, czy zrobić jakąś tam elewację na budynku, czy coś innego, czy okna, drzwi, no to pewnie Urząd Marszałkowski albo po prostu do jakiejś osoby, nie wiem, no, wojewódzki klub, przepraszam. Proszę bardzo, jeśli mogę jeszcze Państwa zadowolić, bo tak jak Pan Rady też jeszcze tutaj sugestie swoje włożył, też mi się zmieniało. Ja bym tutaj Państwu też tak bardziej prywatnie też, że tak naprawdę też te firmy świadczące czasami te usługi w zakresie, na przykład modernizacji czy ocieplenia. Albo firmy na przykład sprzedające okna czy drzwi. Oni często no, też już są elastyczni, tak reagują, a czy czasem byli do programu, możemy po prostu taki wniosek napisać, tak? W ramach na przykład tam usługi zakupu, nie wiem, okien, zakupu tam, nie wiem, całej pieca, tak, czy czegoś tam, czy no może nie pieca, ale to jest tak teraz dokładnie, czyli tak, okienko, czy ale nie fotowoltaiczny i tak dalej, tak? No to wiadomo, rynek za mną reaguje, tak, żeby po prostu przydziałać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dobrze. Przechodzimy do ostatniego punktu. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam posiedzenie. Dziękujemy.